Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jakub Moros, a to są Wolne Głosy, czyli późne popołudnie i początkowy wieczór z Telewizją Republika. Serdecznie zapraszam do pozostania z nami. Zanim zaczniemy nasz program, to pragnę przedstawić Państwu wyniki sondy z programu Ekonomia Rapport. Przypomnijmy programu poprzedzającego Wolne Głosy. Otóż redaktor Marek Magierowski pytał Państwa, czy zaostrzone przepisy dla kierowców to dobry pomysł. 58% Państwa uważa, że tak. Reszta ankietowanych uważa, że jednak to nie jest dobry pomysł. A teraz już przechodzimy do naszego programu. Pozwolę sobie przedstawić naszych gości. Witam w studio pana doktora Roberta Sobiecha z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Oraz pana Sławomira Nowotnego, socjologa. No, temat uchodźców nieuchronnie nasuwa się wszystkim analitykom, ale także badaczom społecznym. Otóż konflikt, który toczy się w naszym społeczeństwie, dotyczy nie tylko samych uchodźców, nie tylko tego, czy powinniśmy ich przyjąć, czy nie, ale także, by tak rzec, diagnozy polskiego społeczeństwa. Otóż wiele osób pyta, a coraz więcej także zagranicznych obserwatorów i polityków, czy Polacy to społeczeństwo ksenofobiczne. Jak panowie uważają? Ja sięgnąłem przed programem do takich danych porównawczych, bo też chciałem sobie zadać pytanie, czy jesteśmy ksenofobicznymi. No jest takie badanie w Eurobarometru, co prawda z czerwca tego roku, ale niedawno opublikowane, i okazuje się, że wcale nie, bo jeżeli chodzi o uchodźców, zadano takie pytanie o negatywne uczucia dotyczące ludzi, emigrantów z zewnątrz, spoza Unii, no to na samym czele byli nasi sąsiedzi. Czesi, Słowacy, Litwini, Węgrzy, Łotysze. Byli tam jeszcze tylko w tej czołówce, to było mniej więcej 80%, 70 kilka procent ludności tych krajów żywi negatywne uczucia. Polska ma mniej więcej 50 kilka procent negatywnych uczuć i to jest właściwie poza Szwecją i paroma innymi krajami, to wyglądamy na całkiem tolerancyjne społeczeństwo. A więc to jest jakby takie tło, ta, że jak my się lokujemy wobec innych. No, a teraz jakbyśmy się zastanawiali, tuż pochylając się nad wewnętrznymi sprawami, no to oczywiście jest trochę badań na świeżo robionych. One deklaratywnie nie wyglądają źle. A tak, a te 60% Polaków, które mówi w którymś sondaży, że tak, należy przyjmować, ale z tego tylko tam 18%, zdaje się, czy 20% mówi, ale przyjmijmy ich na dłużej i trochę i w liczbie przekraczającej 1000 osób. Więc pomiędzy deklaracjami a tymi rzeczywistymi postawami, to zdaje się, że w Polsce jest jeszcze duża przepaść. Zresztą chyba pojęcie ksenofobii bywa często stosowane po prostu jako argument w walce politycznej, instrumentalizowane, w związku z tym jest niezwykle zwodnicze, bo co to znaczy ksenofobia, ten tłumacząc z greckiego literalnie strach przed obcymi, przybiera różne postaci, a poza tym no, wywołany jest różnymi czynnikami, niekiedy trzeba przyznać racjonalnymi, więc może Polacy boją się obcych, w tym wypadku konkretnie imigrantów i uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu ze względu na zagrożenie terroryzmem. I być może jest to zagrożenie uzasadnione. Ja bym powiedział, że gdyby to hasło, zarzut ksenofobii to była tylko kwestia instrumentu politycznego, w walce politycznej też jeszcze byłoby pół biedy. A gorsza rzecz jest taka, że to jest element pewnej pedagogii publicznej. Socjologowie mówią o takim zjawisku pedagogizacji życia publicznego, społecznego. I tu mamy świetny przykład tego. Kwestię, która jest niezmiernie złożona, ma aspekty polityczne, kulturowe, religijne, ekonomiczne, a sprowadza się do prostych postaw. Jestem przyjazny komuś, jestem komuś nieprzyjazny. No to jest daleko posunięta manipulacja. To jest daleko posunięta manipulacja i nie można z argumentów przeciwko rozwiązaniom, które w dodatku są rozwiązaniami narzucanymi Europie przez urzędników brukselskich.
którzy no, chyba we wszystkich krajach europejskich mocno tracą autorytet w ostatnich latach. To proszę jeszcze doprecyzować, skoro mówimy o pedagogii, to musimy też powiedzieć o wychowawcach. Kto byłby tym samozwańczym, jak sądzę, wychowawcą? No myślę, że tym wychowawcą jest, bo ja wiem, taka, że tu oczywiście nie chodzi o żadne personifikowanie jakiejś, czy spiskowe teorie, o jakąś siłę ukrytą. Natomiast jest to wyraźny trend takiego wychowywania społeczeństwa, społeczeństw, bo to nie tylko polskiego społeczeństwa dotyczy, do takiej nowoczesności, otwartości, prawda? No, to jest taki progresywistyczny program. Mhm. Czyli pedagogia postępu, ta ideologia, która jawi się jako odrzucająca w pewnym sensie takie właśnie protekcjonalne postawy, w gruncie rzeczy przemyca bardzo protekcjonalny stosunek do społeczeństwa? Tak, to oczywiście, to jest wyraz, to pedagogiczne podejście takie jest niezmiernie protekcjonalne, ale w tym jest też taka element bardzo silnego takiego szantażu moralnego, który w skrócie to wygląda tak. Nie podnoście żadnych argumentów racjonalnych. Argument racjonalny to nie znaczy argument prawdziwy, tylko to jest argument, który odwołuje się do jakichś rzeczowych kwestii. Nie podnoście tych argumentów, bo to znaczy, że jesteście moralnie niesłuszni. A Europa Zachodnia, która zafundowała sobie ogromne problemy z imigrantami w ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci, problemy, z którymi dzisiaj się boryka w sposób, znaczy nie ma rozwiązań dobrych, dzisiaj jakby ci sami ideologowie mówią społeczeństwom Europy Wschodniej i centralnej, macie zrobić nie, to samo. Tu nie ma zgody. No właśnie, chciałem zapytać, czy pan doktor podziela tę ostrą mojego kolegi, ale ja bym sobie zadał przewrotnie takie pytanie. To jak to jest, że w tych oparciu o te dane, które cytowałem, że większość ludzi, większość Szwedów, Niemców, Francuzów, Holendrów stwierdza, że to jest jeden z największych, czy w tej chwili największe wyzwanie dla Europy i dla ich krajów. A jednocześnie te odsetki Szwedów, Holendrów, Niemców żywiących negatywny stosunek do imigracji i imigrantów, których już mają, są znacznie słabsze niż w tych krajach, o których mówiłem, czyli krajach tego bloku postkomunistycznego, gdzie imigrantów jest jak na lekarstwo, gdzie nie ma tego kontaktu z innymi kulturami, z taką skalą zagrożeń, o których właśnie doktor Nowotny tutaj mówił, a jednocześnie postawy społeczne są znacznie mniej radykalne, znacznie mniej restrykcyjne niż w tym naszym państwie. Czyli przed wyobrażonym innym. Socjologowie wiedzą, że te rozmaite uprzedzenia, te rozmaite lęki bardzo silnie się redukują wtedy, kiedy dochodzi do bezpośrednich kontaktów. Ja nie mówię, że tych zagrożeń nie ma, tylko bym był daleki od tej takiej tezy dotyczącej, że inne kraje nam narzucają swój sposób myślenia. One przede wszystkim, przywódcy tych krajów, mówią do własnej ludności i mówią z takimi rezultatami, jak przykłady, których te przykładowe dane cytowałem. No, ja nie powiedziałem, że przywódcy innych krajów, bo to nie, to powiedziałeś o urzędnikach unijnych, ale tam jest mowa, mówi Angela Merkel, mówi premier. Urzędnicy unijni organizują cały ten proces, natomiast wezwania są ze strony reprezentantów tego postępowego, powiedzmy, nurtu ideowego, tak to określmy. Natomiast jeśli ja słyszę pana Junckera, który powiada, 20 milionów Polaków zostało przyjętych przez inne kraje, Polacy mają obowiązek moralny do tego, żeby przyjmować uchodźców. W Polsce, w której wśród Polaków poza granicami Polski, oprócz tej emigracji zachodniej, która kojarzy się wielu ludziom z, nie wiem, dobrobytem, życiem w demokracji i tak dalej, mamy jakąś liczbę ludzi, Polaków mieszkających w krajach, gdzie nie chcą mieszkać. I na to państwo polskie nie ma
pieniędzy, środków, pomysłów, jak tym ludziom umożliwić zamieszkanie w Polsce. Oczywiście, że w Kazachstanie Polacy nie są mordowani i nie można powiedzieć, że to byłaby ucieczka przed, dla ratowania życia. Ale jednak taki argument, że 20 milionów Polaków znalazło schronienie w innych krajach i dzisiaj w takim razie mają przyjąć i jakiś wyznaczony przez urzędników brukselskich liczbę uchodźców nie wiadomo jakich, bo to urzędnicy decydują. Przy całej tej humanistycznej retoryce to jest przecież zabawa pionkami. Panie doktorze, oliwy do ognia, jak się zdaje, dodał Martin Schulz, który, nie przebierając w słowach, zagroził użyciem siły. Tak w każdym razie tę wypowiedź z telewizyjnego wywiadu można zinterpretować. Posłuchajmy tej wypowiedzi i za chwilę komentarz pana doktora. Europa ultranacjonalistów. Jeśli oni zwyciężą, to otrzymamy taką Europę. Nie tylko w tej kwestii, lecz także w wielu innych. Potrzebujemy ducha europejskiej wspólnoty. I w razie konieczności to musi być siłą narzucone. Nie może być tak, i ja należę do tych ludzi, którzy tak mówią, jesteśmy w XXI wieku, jesteśmy w XXI wieku globalizacji, aby globalne problemy rozwiązywać nacjonalizmem. W pewnym momencie trzeba walczyć i trzeba powiedzieć, w razie konieczności, także walką przeciwko innym postawimy na swoim. Czy to wypowiedź typowa, wpisująca się w te trendy, o których mówił pan doktor, czy raczej incydentalna i związana z tym, że Martin Schulz no, należy jednak, bądź co bądź, do dosyć radykalnych, socjaldemokratycznych przedstawicieli Unii Europejskiej. No tak, to było ostre stwierdzenie, że one, czy one dotyczyły Polski, ale gdyby nawet przyjąć, że dotyczyły Polski, to jeszcze raz bym się po raz ostatni sięgnął do tych danych. W Polsce niechęć do imigrantów spoza Unii jest taka sama jak w Niemczech. To są podobne wskaźniki. Tak? Więc oskarżanie, gdyby to było pod adresem Polski, że jest, że jest ksenofobiczna i że się sprzeciwia, odwołując się do opinii i nastrojów społecznych, tak? To jest oczywiście błędem. Natomiast to, o czym żeśmy nie mówili, to niestety ten problem i to narastające zjawisko imigracji w Polsce przypada na kampanię wyborczą. I to niestety jest bardzo szkodliwe w myśleniu o tym, jaka ma być polska polityka, jaką rolę mamy odgrywać w Unii, jak to rozwiązać w naszym kraju, ponieważ z tego się robi instrument, ja bym nie nazwał pedagogizacji, no instrument dzielenia Polaków na potrzeby kampanii wyborczej. Ten problem będzie również po kampanii wyborczej. Co zrobić z imigrantami, którzy już przypłynęli? To jest ten problem, w którym społeczeństwo i władze polskie się będą zmierzyć, no, będą się musiały zmierzyć. Jeśli, no, ja słucham głosów Kościoła i mówi papież Franciszek, że niech każda parafia zaopiekuje się jedną rodziną. W Polsce jest prawie 10 tysięcy parafii. Ta. Można sobie wyobrazić te wspólnoty i można sobie wyobrazić, że we współpracy z tym rządem czy z kolejnymi rządami można złożyć jakiś program pomocy tym ludziom. I zupełnie ostatnie zdanie, jeśli ja sobie wspominam rok 80, koniec roku 81, rok 82. I patrzyłem na, ja właśnie słuchałem, bo wtedy nie można było tego w telewizji oglądać, na manifestacje Francuzów, Anglików, Amerykanów, Niemców, którzy protestowali przeciwko stanowi wojennemu i przyjmowali tych Polaków, którzy byli nielegalnymi imigrantami. Da? A jak w tej chwili słyszę, że zastanawiają się władze Warszawy, czy wojewoda mazowiecki uchyla decyzję, bo Polacy są w tym momencie, te kilkadziesiąt lat później, gotowi protestować, żeby nikt do Polski nie wjechał. Ja nie bagatelizuję zagrożeń, problemów związanych z tymi ludźmi. To jest trochę mówi nam o tym, co się zdarzyło w międzyczasie i dlaczego Polska nie jest tu specjalnym wyjątkiem, a nawet się może wyróżnia na korzyść spośród tych ruchów i z tych ruchów protestów, które dzieją się w krajach byłego bloku postkomunistycznego. Na koniec jeszcze słowo pana doktora, musimy już skończyć. Tak, po pierwsze, w krajach skandynawskich sytuacja wygląda chyba już dzisiaj inaczej niż w tym czerwcowym sondażu. W Danii zwyciężył obóz, który na hasłach znacznych restrykcji wobec imigracji, i Dania broni się przed nimi.
opinia publiczna w Szwecji właśnie w tych dniach bardzo szybko zmienia się w tej sprawie, kiedy po prostu oni są na ulicach, ci uchodźcy. Musimy już będzie jesienny sondaż, za chwilę zobaczymy. Natomiast ja bym jedną rzecz powiedział. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że w Polsce przypada na czas kampanii wyborczej, bo to jest czas, kiedy się rozważa poważne rzeczy. I mówienie o tym, że ktoś, jakiś, nie wiem, spiskowiec dzieli Polaków, jest po prostu demagogią. Polacy różnią się w swoich opiniach i bardzo dobrze, że w czasie kampanii wyborczej, kiedy jest żywa dyskusja, kiedy jest znacznie większe zaangażowanie w sprawy publiczne zwykłych wyborców, że mamy konkretny problem, bardzo trudny do rozstrzygnięcia. Ale nie ma dyskusji o konkretnych rozwiązaniach. Różnią także w telewizyjnym studio, na pewno także ten temat będzie powracał w tym studio, ale i w ulicznych rozmowach wielu Polaków. Przyznał pan doktor, z pewnością wszyscy się z tym zgodzimy, że to temat nie tylko na kampanię wyborczą. Zapewne wróci jeszcze po wyborach i my będziemy do tego tematu wracać. Dziękuję uprzejmie. O imigrantach rozmawiałem z panem doktorem Robertem Sobiechem z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Oraz panem doktorem Sławomirem Nowotnym, również socjologiem. Zapatrzyliśmy się w przyszłość, ale my także w związku z przyszłością pytamy dzisiaj państwa w naszej SMS-owej sondzie. Pytamy, czy przyszły parlament zaostrzy ustawę antyaborcyjną. Jeśli uważają państwo, że tak, wówczas prosimy o SMS o treści 1 na numer 72075, a jeśli nie zgadzają się państwo z tym stwierdzeniem, wówczas prosimy o SMS o treści 2 na ten sam numer 72075. Dziękuję panom raz jeszcze za wizytę w naszym studio, a już za chwilę kolejni goście, kolejna rozmowa. Serdecznie zapraszam.